W domu pomocy społecznej przy ulicy Krzywoustego pojawili się niecodzienni goście. Dzieci z rodzinnego domu dziecka w Strzegocinie wraz z opiekunami odwiedziły osoby starsze i chore, aby spędzić z nimi czas, porozmawiać i zobaczyć, jak wygląda ich codzienność. Spotkanie w domu pomocy społecznej jest częścią większego projektu. Bierzemy udział w projekcie, którego sponsorem i inicjatorem jest Caritas Polska, a głównym takim darczyńcą jest Geronimo Martins, właściciel Biedronki. No i nasz projekt się nazywa przez Sport i Zabawę do lepszego poznania niepodległej. W naszym projekcie jest szereg działań. Zostaliśmy obdarowani, czyli tak, kupiliśmy 4 rowery, kupiliśmy laptopa, kupiliśmy rzutnik multimedialny. I te działania były po to, żeby właśnie ten sport uprawiać, żeby dzieci mogły się ruszać. Potem następuje dalsza część tego projektu, kiedy my dajemy coś od siebie. Jest to już drugie spotkanie. Pierwsze spotkanie odbyło się w Mikołajki, kiedy mieliśmy przyjemność też obdarować państwa. No, była duża satysfakcja, kiedy widzieliśmy, że w niektórym oku się łza zakręciła. Że bardzo się cieszyli z tego spotkania. Dzisiaj było drugie spotkanie, kiedy troszeczkę przybliżyliśmy miejsce, w którym mieszkamy, historię tego miejsca. Trochę pokazaliśmy, jak żyjemy, jak się bawimy, jak wypoczywamy. I no, będzie jeszcze, no, mam nadzieję, że więcej tych spotkań będzie, bo na razie się poznajemy, państwo są troszeczkę nieśmieleni. Coś mówią, ale tak dużo nie wcale. No my mamy nadzieję, że zaśpiewamy kolędę. Czym dla dzieci są takie spotkania i czym one są dla tych starszych osób? Czy to jest coś ważnego dla nich? No tak, no, widać, że jest to, może nie wiem, czy po pierwsze, ale jest to rozrywka, bo życie potrafi być dosyć monotonne w Domu Pomocy Społecznej. Dla naszych dzieci też jest to taki kontakt właśnie z osobami starszymi, chorymi często. To muszą zobaczyć, że jest nie tylko piękna strona życia, która jest gdzieś tam pokazywana w telewizji, w reklamach, ale że też są ludzie, którym jest trudno w życiu. I to jest chyba ta najlepsza strona tego projektu, że nasze dzieci muszą zrobić coś dla innych. A dodam, że oni są dzisiaj po lekcjach, oni byli w szkole cały dzień, więc ja jestem wdzięczny dzieciom, że też wysiłek wykonały i właściwie wszyscy, którzy mogli, to tutaj są z nami. Dla Wiadomości Dnia Natalia Gackowska.